Madeira, wyspa u północnych wybrzeży Afryki, należąca do Europy, która ma klimat wiecznej wiosny, piękne góry, atrakcyjne trasy trekkingowe, bujną roślinność, widoki zapierające dech w piersiach oraz kameralne miasteczka i wioski. W tym filmie zabierzemy Was na Maderę. Odpoczniemy wśród przepięknej natury, odwiedzimy klimatyczne miasteczka, podejdziemy pod wodospady, zobaczymy drzewa jak z baśni i wejdziemy na wysokie klify, z których rozpościerają się wspaniałe widoki. A jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat najpiękniejszych tras trekkingowych na Maderze, zachęcamy do obejrzenia filmu, który poświęciliśmy wyłącznie pieszym szlakom, które warto pokonać na tej wyspie. Zapraszamy na Maderę. Madera jest jednym z najwyższych na świecie wulkanów. Co ciekawe, sama wyspa stanowi tylko niewielką część formacji wulkanicznej, bo pozostała część znajduje się pod wodami Oceanu Atlantyckiego na głębokości około 4000 metrów. Madera nie jest dużą wyspą, bo jej powierzchnia wynosi 740 km2. Ma długość 57 km, a jej szerokość w najszerszym miejscu wynosi 22 km. Jak na tak niewielką powierzchnię, jest bardzo bogata w atrakcje. Z tego też względu na pewno nie uda nam się pokazać tu wszystkich miejsc, które warto zobaczyć na Maderze. Staraliśmy się wybrać atrakcje dość różnorodne, żeby każdy z Was mógł znaleźć tu coś dla siebie. Eksplorowanie Madery zaczniemy na lotnisku imienia najpopularniejszego Maderczyka Cristiano Ronaldo. Po wyjściu z hali przylotu znajduje się jego popiersie, z którym wiąże się ciekawa historia. Popiersie piłkarza zostało odsłonięte podczas ceremonii nadania nowej nazwy lotniska. Nie było ono jednak zbyt dobrze wykonane i stało się obiektem drwin oraz memów. Dlatego też w późniejszym czasie zastąpiono go bardziej realistyczną wersją. Lotnisko na Maderze zostało zbudowane w miejscowości Santa Cruz w 1964 roku i w kolejnych latach je ulepszano. Lotnisko ma wyjątkową budowę, bo pas startowy wypuszczony został nad Ocean Atlantycki. Wsparty jest na 180 kolumnach o wysokości do 70 metrów każda. Lotnisko na Maderze jest również znane z trudnego podejścia do lądowania ze względu na górzysty teren i występujące silne wiatry. Funchal to stolica Madery. Nazwa miasta pochodzi od portugalskiego funcho, co oznacza koper, który gęsto porasta wyspę. Historia Funchal sięga XV wieku, kiedy pojawili się tutaj pierwsi portugalscy kolonizatorzy, a osada ta szybko stała się wygodnym portem, a niewiele później zyskała prawa miejskie. Funchal zamieszkuje prawie połowa mieszkańców archipelagu i miasto to jest idealną bazą wypadową do odkrywania piękna Madery. W samym mieście również znajduje się sporo atrakcji. Bardzo klimatycznym miejscem jest Stare Miasto, gdzie można podziwiać sztukę otwartych drzwi. Warto wiedzieć, że najsłynniejszy Maderczyk Cristiano Ronaldo urodził się w Funchal, w dzielnicy Santo Antonio. W stolicy wyspy mieści się muzeum w całości poświęcone karierze Ronaldo z licznymi trofeami i pamiątkami. Z Funchal można wybrać się też na wycieczkę na wzgórze Monte, gdzie znajduje się ogród botaniczny oraz punkt startowy niecodziennej atrakcji, czyli zjazdu toboganem. O atrakcjach Funchal nagraliśmy osobny film, który znajdziecie na naszym kanale.
Znajdujemy się w jednym z najstarszych miasteczek na Maderze. Camara de Lobos to osada rybacka i jeden z głównych ośrodków połowu pałaszy, czyli ryb, które można spróbować w większości maderskich restauracji. Miasteczkiem Camara de Lobos zachwycił się sam Winston Churchill, który przyjechał na Maderę podreperować swoje zdrowie. Na tarasie nieopodal restauracji Churchill's malował tutejszą zatokę. Camara de Lobos można przyglądać się pracy rybaków, spacerować klimatycznymi uliczkami i relaksować się w malowniczej zatoczce. Drogę z Camara de Lobos do dzielnicy hotelowej Lido można pokonać samochodem, autobusem lub na piechotę. Szczególnie polecamy ostatnią opcję, bo wzdłuż oceanu poprowadzony jest deptak, który biegnie między innymi obok plaży Formosa. Cabo Girão to jeden z najwyższych klifów morskich w Europie, który w najwyższym punkcie osiąga wysokość 589 metrów nad poziomem morza. Poza podziwianiem przepięknych widoków można wejść tutaj na skywalk, czyli taki przeszklony i przezroczysty taras widokowy. Na klifie zamontowano wysunięty w głąb morza przeszklony taras widokowy. Przez jego podłogę można zobaczyć wszystko, co znajduje się poniżej. Z klifu rozpościerają się piękne widoki. Jeśli na Cabo Girão przyjechaliście autobusem, możecie stąd pójść pieszo do miasteczka Camara de Lobos i stamtąd wrócić na przykład do Funchal. Wodospad Aniołów spada z wysokich skał wprost na starą regionalną drogę ER101. Została ona wyłączona z ruchu ze względu na powstanie równoległej do niej drogi szybkiego ruchu. W czasach, gdy stara droga była używana, wodospad również na nią spadał. Wiele osób nazywało to miejsce darmową myjnią. Obecnie wodospad jest atrakcją turystyczną. Wybierając się w to miejsce, trzeba jednak uważać, bo droga jest w złym stanie technicznym, a murki zabezpieczające są tu bardzo niskie. Warto także śledzić bieżące informacje, bo co jakiś czas droga jest zamykana ze względu na obsuwające się skały. Plantacje bananów znajdują się w wielu miejscach na Maderze, ale miasteczko Madalena do Mar jest pod tym względem wyjątkowe. Została tu wytyczona Rota da Banana, czyli bananowa trasa. Można tutaj zobaczyć z bliska, jak rosną banany oraz zrobić sobie zdjęcie w liściach bananowca. W Madalena do Mar zostały wytyczone 3 bananowe trasy. Warto przejść każdą z nich, ale najbardziej atrakcyjna jest trasa RB1. Ciągnie się ona bowiem w górę i roztaczają się z niej najlepsze widoki na całą plantację.
Jeśli podobają Ci się nasze filmy, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo pomoże nam to w rozwoju tego kanału. Wodospad Durisco ma ponad 100 metrów wysokości. Powstaje z deszczu, który pada na płaskowyż Polda Serra. To niezwykłe miejsce, otoczone wysokimi skałami i bujną roślinnością. Do wodospadu można dojść z Habasal, szlakiem PR6, a później szlakiem PR61. Malownicza laguna 25 źródeł została utworzona przez wody spływające z płaskowyżu Polda Serra. Znajduje się na końcu szlaku PR6, który biegnie z Habasal, między innymi przez ciekawe tunele utworzone przez drzewa lasu wawrzynowego. Lasy wawrzynowe na Maderze to resztki prastarych lasów sprzed milionów lat. Kiedyś porastały one większość Europy Południowej, jednak zniszczyły je zlodowacenia. W 1999 roku lasy wawrzynowe na Maderze zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Las Fanal znajduje się na górskim płaskowyżu Polda Serra. Swój unikatowy charakter zawdzięcza prastarym drzewom lasu wawrzynowego. Zobaczcie, jak to magicznie. Las Fanal to niesamowite miejsce, które jest bardzo fotogeniczne. Najlepiej wygląda spowite we mgle, bo jest wtedy tajemnicze i magiczne. Mgły tutaj występują bardzo często, bo Las Fanal znajduje się na wysokości ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Teleferico das Achadas da Cruz to najbardziej stroma kolejka w Europie. Jej nachylenie wynosi 98%, a wysokość około 450 metrów. Kolejką można zjechać w niezwykle piękne i odludne miejsce, gdzie miejscowi mają swoje ogródki działkowe i pola uprawne. Górna stacja kolejki znajduje się na wysokim klifie. Za kilka euro można nią zjechać w dół i wjechać w górę. Na dole klifu znajduje się urokliwa ścieżka spacerowa, z której rozpościerają się przepiękne widoki. Panuje tu niezwykły spokój, który zakłócany jest jedynie przez fale Oceanu Atlantyckiego. Thank you.
W Porto Moniz znajdują się naturalne baseny skalne, które zostały ukształtowane przez płynącą lawę zastygającą w zimnej oceanicznej wodzie. Baseny zostały stworzone wśród skał wulkanicznych i napełniane są przez przelewające się fale. W Porto Moniz znajdują się dwa kompleksy basenów. Jeden z nich został przystosowany do wygodnej kąpieli i można z niego korzystać za niewielką opłatą. Drugi kompleks jest bardziej naturalny i darmowy. Jeśli szukacie plaży na Maderze, to dobrą propozycją może być plaża Seychal. Czarny piasek kontrastuje tu z turkusową wodą, a to wszystko w otoczeniu porośniętych zielenią klifów i wodospadów. Często mówi się, że Madera to Hawaje Europy. I tutaj można się o tym przekonać. W większości miejsc na Maderze plaże są kamieniste, więc pod tym względem plaża Seychal jest wyjątkowa. Co więcej, otoczona jest falochronem, dlatego woda jest tu znacznie spokojniejsza niż w innych miejscach na wyspie. Czarna plaża Seychal to miejsce, które zdecydowanie warto zobaczyć. Dolina Zakonnic swoją nazwę zawdzięcza wydarzeniu, które miało miejsce w XVI wieku. Schroniły się tu wtedy siostry zakonne, uciekające przed atakiem piratów. Warto zobaczyć dolinę z punktu widokowego Aire du Serradu, z którego rozpościera się przepiękna panorama. Dolina Zakonnic to odizolowana dolina przypominająca krater. Słynie z zachwycających widoków, krętych dróżek i wrażenia całkowitego odcięcia od świata. Z punktu widokowego Eira do Serradu, na który dojeżdża autobus z Funchal, można zejść do doliny kasztanową ścieżką. Wokół wioski rosną liczne kasztanowce, a w tutejszych restauracjach można spróbować kasztanowych zup, ciast, chleba czy likieru. Z doliny można wrócić autobusem do Funchal. Zarówno na punkt widokowy, jak i do doliny można też dojechać samochodem. Widokowy Balcões to jeden z najpopularniejszych punktów widokowych na Maderze. Prowadzi na niego krótki, niewymagający szlak PR11 z Habasal. Zwieńczeniem trasy jest wyjście na tzw. balkony, gdzie znajduje się taras widokowy.
Widać z niego najwyższe szczyty Madery, Pico Ruivo czy Pico do Areiro. W dole natomiast rozciąga się Dolina Faial. Pico do Areiro to trzeci pod względem wysokości szczyt na Maderze, który ma wysokość 1818 metrów nad poziomem morza. Przy dobrej pogodzie widoki z niego są niesamowite. A oto niestety w sezonie zimowym dość trudno, więc przed wjazdem na szczyt warto sprawdzić kamerkę internetową. Co ciekawe, na Pico do Areiro można wjechać samochodem i to prawie na sam szczyt, z uwagi na umieszczony na nim wojskowy radar. Pico Ruivo to najwyższy szczyt Madery, który ma wysokość 1861 metrów nad poziomem morza. Na szczyt Pico Ruivo można dojść od strony Pico do Areiro szlakiem PR1, który jest dość wymagający, ale niezwykle malowniczy, lub łatwiejszą trasą PR1-2 od strony Achada do Teixeira. Ze szczytu Pico Ruivo można podziwiać wspaniałą górską panoramę i nisko płynące chmury. Park leśny Queimadas słynie z baśniowych domków, które podczas pochmurnych dni są spowite gęstą mgłą. Znajduje się tu schronisko Casa das Queimadas, którego dach jest kryty strzechą. Z parku leśnego Queimadas prowadzi szlak PR9, który biegnie wzdłuż lewady do wodospadu Caldeirão Verde. Trasa ta jest bardzo ciekawa, różnorodna i prowadzi wśród bujnej roślinności. Po drodze do pokonania jest też kilka tuneli. Santana to wioska, która słynie z małych, trójkątnych i kolorowych domków. Tradycyjne domy tego typu powstały na Maderze w XV wieku i zostały zbudowane przez pierwszych osadników. Tradycyjne domki wykonane są z kamienia i drewna, a ich dachy sięgają niemal samej ziemi i są kryte strzechą. Pierwsze wzmianki o podobnych budynkach pochodzą z XV wieku, ale większość domków, które można dziś zobaczyć w Santanie, ma nie więcej niż 100 lat. W centrum miasteczka ustawiono kilka takich domków. Warto tutaj zajrzeć i zrobić sobie zdjęcie, szczególnie jeżeli po Maderze podróżujecie z dziećmi lub jeśli i tak wybieracie się do parku leśnego Queimadas i na szlak PR9. Przy okazji wizyty w Santanie warto też odwiedzić park tematyczny, w którym można zapoznać się z historią domków i zajrzeć do ich wnętrza. Ponta de São Lourenço, czyli Półwysep Świętego Wawrzyńca, to najbardziej na wschód wysunięta część Madery. Silny wiatr oraz specyficzny mikroklimat sprawiają, że teren ten wygląda zupełnie inaczej niż pozostała część wyspy.
Można tutaj zobaczyć zachwycające formacje skał wulkanicznych i niesamowity surowy krajobraz. Z Półwyspu Świętego Wawrzyńca można podziwiać charakterystyczną klifową linię brzegową wyspy. Nie zobaczymy tutaj bujnej roślinności, bo w tej części Madery wieje silny wiatr. Najpopularniejszym sposobem eksplorowania półwyspu są piesze wędrówki. Między innymi popularna trasa PR8, czyli Vereda da Ponta de São Lourenço. Madera ma swój pomnik Chrystusa Króla, który stoi na półwyspie Ponta do Garajau. Postać Jezusa zwrócona jest w stronę oceanu i według mieszkańców wita ona przybywających na Maderę. Przy parkingu znajduje się stacja kolejki górskiej, którą można zjechać w dół klifu. Polecamy przejść obok figury Jezusa i zejść schodami w dół, w głąb oceanu, bo roztaczają się stamtąd przepiękne widoki. W tym miejscu można też oglądać spektakularne zachody słońca. Mamy nadzieję, że z tym filmem zaplanujecie udany wyjazd na Maderę. Zachęcamy do zasubskrybowania kanału Poznaję Kraje, by być na bieżąco z kolejnymi naszymi filmami.